Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Zastanawialiście się kiedyś, skąd się biorą kretyni, szczególnie ci kretyni środowiskowi? No wygląda na to, że sami się wyhodowywują, że po prostu społeczeństwo ich wychowywuje. No i taka Greta, czy Sophie Baxen, 22-latka z Norwegii, no po prostu jest kretynką środowiskową. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego Sophie Baxen, 22-latka z Niemiec, z Morza Północnego, ona mieszka na wyspie Pellworm. Pellworm, no to ona, ta Sophie krzyczy, że w zasadzie cała jej ta wyspa, cała ta farma, gdzie jej rodzina mieszka od 300 lat, poszła do sądu, no i w sądzie zgodzili się z nią i wystawili takie orzeczenie, wyrok przeciwko rządowi niemieckiemu, że rząd niemiecki musi coś zrobić z klimatem. No, 22-latka po prostu zmusza państwo, żeby państwo coś zrobiło z klimatem. No to jest dosyć ciekawe, no ale ogólnie rzecz biorąc historycznie, jak za chwilę wyjaśnię, no to bardzo kretyńskie. Baxen, no to by była jedną z grup oskarżających, która zaskarżyła niemieckie prawo z 2019 roku, prawo klimatyczne. No i właśnie Sophie Baxen i ta reszta wariatów powiedziała, że rząd niemiecki za powolnie się rusza, no i że cały ten efekt cieplarniany, te dwutlenki węgla i te wszystkie inne rzeczy powoduje, że Niemcy kradną z jej pokolenia, tak, że jej pokolenie jest okradzione z przyszłości. No i zaskarżyła, no i ona tłumaczy tak bardzo, bardzo romantycznie i sentymentalnie, mówi, że Pellworm, czyli ta wyspa, to jest jej dom. Tłumaczy, że to jest dom i budynki tam jej stoją. To jest miejsce, gdzie ona wyrosła, gdzie ona ma swoją młodość. To jest to, gdzie ona ma swoją farmę. No i mówi, że to będzie wielka, wielka strata dla niej. No i co ona robi? No opowiadała te bajki, kiedy szła akurat przy tamie. Na tej wyspie te tamy są po to, żeby po prostu zabezpieczyć ziemię poniżej poziomu morza. I to jest ten wielki problem. Cała wyspa ma średnio, jest mniej więcej 2 metry ponad poziomem morza, ale większość jest poniżej. Jej rodzina ma 180 hektarów. No to dosyć sporo tej ziemi, mają 100 owiec, kilkaset krów. Przez całe generacje, tak jak wspominałem, ona już to ma 300 lat. No, jej ojciec zamienił to na farmę organiczną. No i teraz ta farma będzie należała do tej Sophie i do jej czwórki rodzeństwa. No ona tłumaczy, że no ja mogłabym mieszkać gdziekolwiek, no ale teraz na dzień dzisiejszy nie chce się przeprowadzać, rząd musi coś zrobić. Wszyscy ci politycy, no szczególnie ci zieloni, którzy przepchali te kretyńskie prawo środowiskowe, klaskali. No i w zasadzie, bo teraz nadchodzą wybory parlamentarne w Niemczech za parę miesięcy, no i zieloni tracą, bo jednak wygląda na to, że większość ludzi zaczyna rozumieć, co to się dzieje. To jest dla tej Sophie Baxen, no to jest walka osobista, to ona walczy z tym całym przewidywanym zalaniem kuli ziemskiej, czy wszyscy eksperci, naukowcy, no ogólnie rzecz biorąc kretyni, no bo nie historycy, za moment dojdę do tego, dlaczego nie historycy. Oni mówią, że cała ten Pellworm, no to za 70 lat, w zasadzie 79 lat, cała wyspa zniknie pod wodą. No zniknąć to nie zniknie, no bo woda się nie podniesie, najwyżej
sztormy zmiotą tą wyspę. No i ta dziewczyna mówi, to jest nieprawdopodobne, to nie jest niemożliwe, żeby rząd nas zostawił. Całe to spotkanie to było w niemieckim sądzie konstytucyjnym, który orzekł, że te emisje, wszystkie te emisje, które były planowane na 2030 rok, no to sąd powiedział, że to wszystko na dzień dzisiejszy to jest straszna cena, którą młodzież płaci. No i Sąd Najwyższy orzekł, że ten Bundestag, czy cokolwiek oni tam mają, muszą to zmienić, żeby dwutlenek węgla zlikwidować praktycznie do zera w 2050 roku. No prawda jest taka, że ta kretynka, tak jak ta Szwedka Greta, też ona nie wie, o co chodzi. Cała wyspa Pelworm, no to 400 lat temu, no to była trzy razy większą jedną wyspą. Była taka wyspa Strand, no i później po takich potężnych sztormach zamieniła się na trzy wyspy, na North Strand, Pelworm, no i różne inne miejsce. To się wszystko zdarzyło w 1634 roku, także to jest niecałe 400 lat. Te wszystkie zapory po prostu puściły. Tam zginęło mniej więcej od 8 do 15 tysięcy ludzi zginęło. Także to wszystko jest na tej północnej Fryzji, to przy Hamburgu, niedaleko Hamburga, to są te rejony. Cała ta historia, no to też była w okresie strasznie makabrycznym. Jak dzisiaj popatrzymy jak ciężko jest nam żyć, no to w tym roku właśnie ten Schleswig-Holstein, te rejony, to jak ten sztorm, on był nazwany Burhardi, to ekonomicznie było strasznie makabrycznie. W 1603 roku to dżuma wykończyła bardzo, bardzo dużo ludzi. Po prostu chyba 1/3, prawie że połowa zginęła. Później była wojna 30-letnia, no jak to zawsze bywało w Europie. 30-letnia wojna. Wyobrażacie sobie te nieustanne hordy, półtora pokolenia, dwa pokolenia w czasie nieustannej wojny. Do tego były powodzie, do tego były bitwy pomiędzy Fryderykiem III, no to on był księciem Szlezwiku, no i szczególnie na tym Strat Island. Ta Strat Island to była podobnież strasznie wielka. Ci ludzie na tym wyspie Strand sprzeciwiali się księciu Fryderykowi III, walczyli, no i zdradziecko również poprosili Duńczyków, żeby walczyli z tym Fryderykiem. Bitwy były nieustanne, także w 1629 roku jeszcze bombardowali się nawzajem, także i to też osłabiło te wszystkie zapory wodne, te tamy i tak dalej, i tak dalej. Zanim się zrobił ten potężny sztorm, który zniszczył tą wyspę, no to od 1625 roku, no to lód się strasznie tam zbudował, zniszczył im trochę tych tam, później były następne jakieś sztormy, także, że 1634 rok wykończył to wszystko. No jak to się wszystko stało? No wiatr wiał z jednej strony, ze wschodu, później wiał z północy, później wiał z zachodniego północy, no i przelało to wszystko, przeszło przez te tamy. No Holendrzy, no to właśnie oni się wyspecjalizowali w tym, że potrafią odsączyć tą wodę, pompować na drugą stronę, ale te tamy muszą być postawione. St. Louis w Ameryce, no to też jest podobna sprawa, jak były te huragany, to St. Louis to jest poniżej poziomu rzeki, tam jedna trzecia całego miasta, no to jest zbudowana na jakichś moczarach,
zbudowana na ziemiach poniżej poziomu rzeki, także rzeka miała potężne jakieś takie tamy i płynęła wyżej niż cała reszta mieszkała, także to też rozlało, no ale kiedy to było? 10-15 lat temu. No bandytyzm tam się później zaczął, szabrownictwo, mieli prawo do strzelania do wszystkich tych, co szabrowali. No ale wracając do Niemiec, całe to wszystko było bardzo niszczące, no ale to już 400 lat temu, no i ta dziewczyna, no to powinna poczytać trochę, popatrzeć, to długo nie zajmuje, żeby się zorientować, gdzie ona mieszka, ten sztorm pchał tą wodę w jedną stronę, później był jakiś straszny księżyc był w odpowiednim momencie, także przypływ był jakiś nieprawdopodobny, ten przypływ był większy o 4 metry niż jakaś taka średnia roczna. To wszystko spowodowało, że to wszystko przelało się. No i straszne straty. Te straty były nieprawdopodobne. 400 lat temu tam zginęło 8 do 15 tysięcy. No mówią, że 8 tysięcy to ci, którzy mieli tam papiery, byli chrzczeni w tych kościołach, mieli różne te informacje, no ale było dużo rolników takich dojazdowych, którzy pracowali w sezonie na tej wyspie Strand samej w sobie, no to właśnie zginęło 6 tysięcy, te 40, ponad 40-50 tych zapór zostało zniszczone, dwie trzecie całej wyspy, całej jednej wyspy zginęło, 50 tysięcy trzody chlewnej i krów zginęło. Cała woda zniszczyła 1300 domów, 30 tartaków, 21 kościołów i zborów. Wszystkie te plony były zniszczone. No i tak jak ta dziewczyna nie rozumie, to cała ta wyspa Strand była podzielona i raptem się zrobiło North Strand, czyli ta północny Strand i Pelworm i południowy jakiś sam Shotfall i no jakieś inne po niemiecku, trudno to powiedzieć, no ale to się wszystko podzieliło. Dwie wyspy, czy dwie jakieś takie Nubel i Nieland, zniknęło to. Na półwyspie Eiderstrand zginęło 2000 ludzi, 12 tysięcy zwierzyny, 600 domów zostało zniszczone. No i co się stało? To się stało, że na wybrzeżu też ludzie poginęli. Także tam była po prostu makabra. Tam było 10, 15, 20 tysięcy ludzi zginęło w tej niższej Saksonii. W Hamburgu też się te tamy zawalały. To były straszne klimatycznie, no to było już 400 lat temu. Samochodów nie było, lodówek nie było. No i ten Sąd Najwyższy właśnie mówi, że to ludzie stworzyli. No wygląda na to, że nie rozumieją własnej historii. Połowa tych domów na tej wyspie, na tych wyspach była, rozwaliła się, te wszystkie drzwi, to się wszystko zostało rozkradzione. Jak powstała ta wyspa Pelworm, no to troszeczkę starali się te zapory porobić, no ale to nie za bardzo dało rady. Ludzie mieszkali na tych troszeczkę wyższych miejscach. Ta słona woda wpłynęła w te rejony, nie dało rady tego osuszyć, także to wszystko nie rosło. Książę Fryzji zaczął wyganiać ludzi, którzy nie budowali tych tam. Wyganiał ziemi, dużo Holendrów po prostu przyjechało na to miejsce.
No i zaczęli robić te nowe farmy. Także wygląda, że ta dziewczyna, jeżeli jej rodzina jest tam 300 czy ponad 300 lat na tej wyspie, na tym Pelworm, no to ona może się okazać, że po prostu jej rodzina się odsiedliła, bo za darmo czy za pół darmo objęła ziemię, której nikt nie chciał uprawiać, no bo środowisko, natura sama w sobie rozwaliła wyspę. No i teraz po 300-400 latach ona krzyczy, że całe Niemcy muszą wziąć się za ochronę środowiska. No, Pelworm i Nordstrand, no to i cała powierzchnia, no to jest 9000 hektarów, czyli jedna trzecia tej oryginalnej Strand Island. Te przepływy po 300 latach, po 370 latach, no to pomiędzy wyspami, ten Pelworm i Nordstrand, no to jest ten kanał, to jest głęboki na 30 metrów. Czyli jaki wniosek? No wniosek jest taki, że wszyscy są kretynami, no, że wszyscy ci szczekający są kretynami, że w sądzie, nie wiem, tam najwyższym, czy w tym sądzie niemieckim są kretynami, ci politycy są kretynami, ci środowiskowcy są kretynami. Oczywiście, że jest zmiana klimatyczna, no ale zmiany klimatyczne są już od milionów lat. Sahara, no to była jedna wielka dżungla wcześniej, no bo tam musiało być tej, tak sobie wyobrazić, skąd się bierze dziesiątki, setki czy miliony baryłek oleju, no to bierze się z tego, że miliony lat temu w tamtych rejonach były drzewa, trawy i inne dinozaury i to wszystko się zamieniło w olej, nie zwęgliło się, tylko jest płynne i pod tymi piaskami Sahary tam są miliardowe zbiorniki tej ropy. No i ta dziewczyna z Niemiec też nie rozumie, że nie popatrzy się 300 lat. Jeżeli ktoś mieszka w Hamburgu, czy w tych rejonach, czy w Niemczech, czy wie, o co to chodzi, no to ciekawe by było, jakbyście opowiedzieli, no ale wariaci są wszędzie, no i najgorsze jest tylko, że wariaci też nieustannie klaszczą, no i wariaci się zgadzają, tyle tylko, że wariaci nas zmuszają do nieprawdopodobnego poświęcenia. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, republikanów. Pamiętajcie, w Ameryce głosujcie 2022, wybory międzyprezydenckie. Głosujcie 2024, to są wybory prezydenckie same w sobie. 15 miesięcy, no 3,5 roku i 1,5 roku, to jest bardzo ważne. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce na Trumpa, polskojęzycznych. Popatrzcie, co się dzieje. Naprawdę robią z nas wariatów. Biden jest coraz bardziej nieobliczalny. Sporo demokratów wybrało takiego człowieka, który miał być spokojny, pośrodku i tak dalej. No a to jest kukiełka ciągana przez komunistów, którzy pchają Amerykę ku totalnej zagładzie. Także patrzcie na swoje podatki, patrzcie się na cenę benzyny, patrzcie się na te wariactwo. No jest wariactwo, jest po prostu 2021, to jest rok wariacji. Zdrowia dla normalnych.